O, jest 3 osoby, super. Myślałam, że nikogo nie będzie. Bardzo witam, bardzo super. witam bardzo gorąco, bardzo serdecznie, dobry wieczór. Tak, myślałam, że to tylko ja mam taki tryb życia i że nikt nie przyjdzie na tego live'a i jeszcze mnie wyśmieją jutro. Myślałam, że najwyżej po prostu nagram wideo. Dzień dobry. Tak, ja nie mogę spać, ja cały dzień konsultowałam. Co ja robiłam potem? Aha, potem pracowałam nad tym swoim blogiem, zastanawiałam się, jaką mądrą rzecz tam napisać, bo ten informatyk potrzebuje, żebym tam zamieściła. No, w każdym razie, nieważne, nie będę zdradzać szczegółów. I u mnie 20 wieczorem, super, zazdroszczę pani. Zazdroszczę, bo przypuszczam, że gdzieś tam pani w ciepłych krajach mieszka, tak? Potem poszłam z psami, ja lubię wychodzić późno w nocy. I słuchajcie, to jest raj. My wszyscy jesteśmy przekonani, że raj jest po śmierci. Dosłownie, szłam w tym parku Zaczarowanej Dróżki w Krakowie i jest tyle śniegu, jest tak pięknie wszystko zasypane śniegiem, jak w tym filmie Doktor Żywago. I te latarnie, i to takie odbicie tego wieczornego, wieczorowego takiego światła na śniegu. I przypomina się dzieciństwo na sangach z tatą. A w ogóle po prostu bajka, ale bajka po prostu jak zaczarowany taki, rzeczywiście park zaczarowany, dorożki czy dróżki się nazywa, już nie pamiętam, ale rzeczywiście ten park był zaczarowany. Tak pięknie to wyglądało. Tak, no to co? To po takim wstępie, no i potem wróciłam do domu i doszłam do wniosku, że nagram jeszcze live'a. Bardzo dziękuję za lajki i uprzedzałam Państwa, że jestem osobowością zależną. I że jak mi się coś spodoba, ostatnio mi się strasznie podobają Państwa komentarze i lajki, że po prostu od razu bardzo szybko popadam w zależność, tak? Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz za wszystkie Państwa komentarze. Przeczytałam je, są cudowne i naprawdę to no, tak strasznie motywuje, że jestem bardzo szczęśliwa i bardzo zaszczycona tym, że Państwa mam. I to co? To dzisiaj przejdziemy do takiego tematu, który poruszyliśmy ostatnio, do tematu strategii życia, tak? Bo mówiliśmy ostatnio, że jest dużo różnych strategii życia. Dziękuję bardzo za serduszka, za kciuki. Bardzo mi miło. Człowiek ma, każdy człowiek ma, może mieć różne inne strategie życia. W ogóle plastyczna psychika i najbardziej zdrowa psychika używa różnych strategii w różnych sytuacjach czy okolicznościach życiowych, tak? Ale zaraz powiem o tym bliżej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o strategii, o takich dwóch strategiach, jak zależymy to o dwóch. Jedna strategia to jest strategia jakby nieujawniania się. I druga strategia, którą mam nadzieję, że dzisiaj też omówimy, to na odwrót, strategia ujawniania się, bycie konkretnym, nazywanie rzeczy po imieniu, mówienie głośno, wyrażanie swojego zdania, tak? Napiszcie, kochani, czy znacie takie osoby z doświadczenia. Ja na przykład miałam ostatnio klientkę, dziewczynę, która była tutaj u mnie w Krakowie, w tym dosłownie gabinecie i ona mówiła bardzo cicho. Ona była i nieśmiała i mówiła bardzo cicho, że musiałam ją nawet poprosić, żeby mówiła głośniej, bo mam problemy ze słuchem. To jest akurat prawda. I jak Państwo myślicie, ta dziewczyna na pewno ma taką strategię życiową, strategię nieujawniania się, tak? Takie osoby, one starają się mówić cicho, prawie niesłyszalnie, ten diabeł znowu przyszedł, prawie niesłyszalnie, one chcą być niesłyszalne, tak? One chcą, żeby to, co oni mają do powiedzenia, było usłyszane, ale to, że oni mówią, sam fakt, żeby był
Niesłyszymy, nie wiem, poprawcie mnie Państwo, jeśli ja te formy źle odmieniam, tak? Czyli chcą przekazać to, co mają do powiedzenia, ale boją się to zrobić w sposób taki widoczny, tak? Starają się być takie osoby, które mają taką strategię życia, tak? Nieujawnianie się, ja to nazywam. Chowanie się. Są bardzo nieśmiałe. One starają się nie wychylać. Takie osoby starają się nie wyrażać swojego zdania, starają się zajmować jak najmniej miejsca, starają się mówić jak najciszej, starają się nie analizować, nie mieć sprzeciwu wobec czegoś tam, tak, albo wobec kogoś. I może czy głos to synonim równowagi, cichy głos to synonim równowagi i kultury. Nie, synonim równowagi i kultury to jest co innego, to zachowanie. A cichy głos, oczywiście, wiadomo, że im... Ja teraz miałam na myśli co innego. Mi chodzi o to, oczywiście, że człowiek zrównoważony i adekwatny, on mówi spokojnie i, no ja nie powiedziałabym, że cicho, po prostu może nie głośno, tak, ale nie cicho. A cicho mówi człowiek, bardzo cicho zwłaszcza, który boi się, że go usłyszą, który boi się, że jego zauważą. I napiszcie, kochani, czy ktoś albo z Was, albo może znacie kogoś, kto tak się zachowuje. To już wiem, dlaczego budzę się o 3 rano. Ja również niedawno w Krakowie kocham śnieg i zastanawiam się, czy jest jakiś fajny park. Dziękuję za pomysł. No, ja ten park lubię o 2 w nocy, chociaż w dniu też jest piękny. Ale wracając do tematu. Strasznie mnie kusi porozmawiać na temat Krakowa i pięknej pogody teraz. Może pod koniec porozmawiamy. O teraz wróćmy do tego tematu, bo wydaje mi się bardzo ważny. I zobaczcie, osoby, które wybierają strategię życiową nieujawniania się, ja się tak zachowuję, o, to będzie dla Pani ciekawy temat, mam nadzieję. Nieujawnianie się, oni biorą tą strategię zachowania z dzieciństwa. Czym w ogóle, co oznacza słowo strategia, tak? Niektórzy psychologowie uważają, piszą, że strategia to jest sposób osiągnięcia celu. Mi się podoba bardzo jakby definicja, nie wiem jak to określić. To, jak określa to Tatiana Czernigowska, przy okazji ktoś się pytał, kogo mogę polecić. No tylko, że ta pani prowadzi seminary, szkolenia w języku rosyjskim, ale w każdym razie bardzo lubię jej książki. I Tatiana Czernigowska mówi, że strategia to jest przyzwyczajenie, to jest nauczenie się zachowywania w pewien sposób dla osiągnięcia jakiegoś swojego celu. I te strategie życiowe są bardzo różne. Biorą się z dzieciństwa. U osoby, która ma strategię życiową nieujawniania się, tak? Nie wychylania się, to się wzięło stąd, że w dzieciństwie prawdopodobnie, w bardzo wczesnym dzieciństwie, były w jej życiu takie sytuacje, że kiedy ona była bardzo malutkim dzieckiem, możliwe, że ona miała jakieś emocje, jakieś potrzeby, które albo pytania, albo jakieś sytuacje, w których potrzebowała pomocy osób dorosłych, z którymi mieszkała. I te osoby pokazały jej, że to jest nieważne, że to, co ona chce, że to, co ona przeżywa, że to, co ona odczuwa, jest nieważne. I ja nie mówię, że oni nie musieli zachowywać się globalnie przez cały czas w ten sposób, tak? Ale mogły być takie na przykład sytuacje jakieś tam pojedyncze, tak? Kiedy dziecko zrozumiało, że jego odczucia, że jego emocje, pytania albo potrzeby są nieistotne. I ponieważ to było w bardzo wczesnym dzieciństwie,
to człowiek nie, taki człowiek, taka osoba nie uświadamia sobie, że to jest takie zachowanie, takie postępowanie jest jego wybraną strategią życiową. Co to oznacza? To oznacza, że w ogóle każdy człowiek, mając swoją strategię życiową, nie uświadamia sobie, że to był kiedyś, bardzo dawno temu, jego wybór. Dlatego, że to było tak dawno temu, na przykład w wieku 3 lat, że osoba 35-letnia po prostu o tym nie pamięta. Nie pamięta tej sytuacji. I każdy człowiek, który na przykład nie interesuje się psychologią, powiedzmy, bo Państwo teraz będziecie wiedzieli, tak? Uważa, że to, jak on postępuje, to, jak on przejawia siebie, wyraża siebie, to, jaki on jest, tak? To, jakie formy reagowania on wybiera, że on po prostu taki jest. To jest takie egocentrycznie, to się nazywa po polsku, jeśli się nie mylę, egocentrycznie i egodystonicznie, czyli jeśli dobrze mówię egocentrycznie, bo to jest podobne. Egosyntonna, po rosyjsku to się nazywa. Ale dobra, to ja powiem to prościej. Strategia życiowa jest tak głęboko wciągnięta w nas, że my nie zdajemy sobie sprawy, że ona jest. A jeśli my nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, że ona jest, my nie możemy jej zmienić. A byłoby dobrze, gdybyśmy, tak jak mówiłam na początku, gdybyśmy posługiwalibyśmy się różnymi strategiami życiowymi w różnych sytuacjach życiowych. To by było po prostu idealnie. Ale przeważnie my od dzieciństwa żyjemy w jakiejś jednej strategii życiowej. I ponieważ ona jest jakby wrośnięta w naszą osobowość, nam się wydaje, że tak było zawsze, że to jest tak jak powietrze, że po prostu to jest fakt. Po prostu ja taki jestem, ja tak się zachowuję, ja tak reaguję, ja tak mówię, ja po prostu taki jestem. I nie zdajemy sobie sprawy, że nie urodziliśmy się tacy, tak? Że to jest przyjęta przez nas kiedyś strategia. W jakim celu? W celu oczywiście bezpieczeństwa. W jakiś moment bardzo wczesny swojego życia my wybieramy na podstawie reakcji otoczenia na nas, reakcji osób dorosłych, którzy są dla nas autorytetami, my wybieramy dla siebie strategię osiągnięcia czegoś, tak? Na podstawie tego doświadczenia, które otrzymujemy, na podstawie tego przykazu, który otrzymujemy od otoczenia. Strategia daje nam oczywiście poczucie bezpieczeństwa, czyli dziecko, które nie dostawało reakcji na swoje potrzeby, emocji, czy pytania, czy jeszcze coś, może wybrać strategię, że ono nie jest ważne, i że będzie bezpieczniej, jeśli ja się nie będę wychylać. I przez całe życie ta osoba będzie postępowała w ten sposób, nie uświadamiając sobie tak, że to jest kiedyś wybrana przez nią czy przez niego strategia. I strategia nie ujawniania się bardzo często się spotyka na przykład u ludzi z domów dziecka, kiedy ja na przykład pamiętam, że w dzieciństwie moi rodzice zachwycali się jedną dziewczynką, do której przychodziliśmy w gości, że zachwycali się jej rodzicami, że przyznajcie się, czy wy macie w ogóle dziecko, bo ich dziecko było tak ciche, tak niezauważalne, tak jak torba na przykład, gdzie postawisz, tam i stoi. Tak nie obserw-
obserwujący uwagę, bycia grzeczną na siły, było oparte przy swoim. Ja potem przeczytam, odpowiem na komentarze. Przynajmniej w tym środowisku, w którym ja się wychowywałam, to było no, najlepsze, co może spotkać ludzi, tak? Posiadanie takiego dziecka, które jest niezauważalne, które jest przezroczyste, którego nie widać, nie słychać które nie zabiera, nie przyciąga uwagi na siebie. I w domach dziecka przeważnie dzieci uczą się tego, no, na przykładzie tych dzieci, porozmawiamy teraz o tej strategii, że lepiej się nie odzywać, lepiej się nie pytać niepotrzebnie, lepiej w żaden sposób nie dawać znać o sobie, żeby nie być skrytykowanym, żeby nie być sprostowanym, czy wyśmianym, czy w jakiś sposób, żeby lekceważąco, deprecjonująco do ciebie się ktoś inny nie odezwał, tak? I dzieci z domów dziecka, oni uczą się we wczesnym dzieciństwie, że jedyne, co oni mogą, to nic. I potem takie dziecko wychodzi w życie dorosłe i ono żyje z tą strategią, tak? Ono było nauczone, że bezpiecznie jest się nie wychylać. Nie przejawiać jakoś swojej woli, swojego zdania, swoich poglądów, swoich pragnień, swoich emocji, tak? I to się kończy bardzo często w ten sposób, że takie dziecko albo taka osoba dorosła, wiedząc, że wszystko, co jej wolno, to nic, ucieka w jakąś inną rzeczywistość. W tej rzeczywistości taki ktoś czuje się lepiej niż w tej prawdziwej codzienności. Bo w tamtej rzeczywistości taka osoba może sobie pozwolić na więcej, niż ona pozwala sobie w życiu codziennym od dzieciństwa. I to mogą być ucieczki w różne rzeczy, w narkotyki, w jakieś sekty. To mogą być takie chorobliwe, toksyczne przywiązywania się do toksycznych ludzi. Po prostu byliby nie być samemu. Za każdą cenę być z kimś, żeby poczuć, że ja jestem zauważalny, tak? Że ktoś mnie zauważa. Dla takich osób to równa się miłość. I każdą strategię, którą wybieramy, my wybieramy z powodu poczucia bezpieczeństwa. Nasza wybrana przez nas strategia, my mówiliśmy o strategii depresji na przykład, tak? Ostatnio mówiliśmy o strategii deprecjonowania siebie, tak? Ta strategia jest wybrana przez nas, dlatego że daje nam poczucie komfortu, bycia w strefie komfortu i poczucie bezpieczeństwa. I teraz, jak myślicie Państwo, jakie minusy są u strategii nie wychylaj się? I czy są minusy? Czy to jest... teraz poczytam, dam Państwu chwilę, żeby się zastanowić, a ja poczytam komentarze. Kochani, ja was uwielbiam. Dziewczyny, uwielbiam. Cieszę się, że teraz jestem z wami. Ja nawet nie umiem, bo się krępuję, nie umiem powiedzieć, jak bardzo się cieszę, że was widzę. Myszki, ale pracujemy teraz, dobra? Strach przed życiem. Strach przed życiem, tak, super odpowiedź, tak, dokładnie. A jeszcze minusy. Zastanawiamy się teraz nad minusami wyboru strategii niewychylania się, tak? Nie bycia, chowania się. Podporządkowanie się jak w związku z narcyzem, tak, też. Zatraca się siebie, tak, dokładnie. Ja jeszcze Państwu pomogę, bo dużo miałam takich refleksji na ten temat. Człowiek, który żyje w sposób niewychylania się, my rozumiemy, że to jest człowiek inteligentny, ale on gasi, on chowa swoje emocje, swoje zdanie,
całkowita uległość, tak. Ktoś kieruje naszymi wyborami, tak. On chowa po prostu wszystko, co mógłby dać światu, tak? I chciałby, załóżmy, tak? I na pewno ma co dać. On to chowa, on musi to chować w sobie, tak? My zaraz powiemy dlaczego, ale teraz zastanówmy się, jakie są minusy takiej strategii. Plusy oczywiście też są, bo są sytuacje w życiu, kiedy rzeczywiście bezpiecznie jest nie wychylać się, tak? Jakieś niebezpieczne sytuacje, ale my teraz nie mówimy o takich wyjątkach, tak? My mówimy o tej strategii jako strategii na życie, w absolutnie codziennych, bezpiecznych sytuacjach. Zobaczcie, taki ktoś będzie odczuwał bezsilność, duże prawdopodobieństwo jest, że będzie niekoniecznie, ale jest tu coś z deprecjonowaniem siebie, tak? Może mieć na przykład dwie strategie, chociaż nie na 100%, niekoniecznie, ale raczej w tym kierunku. I taki ktoś będzie odczuwał zazdrość i będzie odczuwał taką pasywną agresję. Zgodzicie się ze mną, Państwo? Zakazy i nakazy, brak sukcesów życiowych, całkowita uległość, tak. Nieumiejętność stawiania granic, absolutnie, tak, dokładnie. Krzywdzenie przez ludzi toksycznych, tak. Zamrożenie, brak jakiejkolwiek sprawczości oraz brak odczuwania trudnych, ale też dobrych emocji, tak. Konsekwencje w bólu, tak. Plusem może być to, że ktoś za nas podjął pewną decyzję, niekoniecznie dobrą dla nas, tak. Która jest godzina w Polsce? Która jest godzina w Polsce? Nie wiem, chyba trzecia, po trzeciej. Ale my się tego jeszcze nie dostrzegamy, tak. Taka osoba będzie odczuwała agresję pasywną na pewno. A dlaczego pasywną? Dlatego, że nawet w agresji ta osoba nie pozwoli sobie w jakiś sposób się przejawić. Witam, witam. Ja nie wiem, czemu na wideo zawsze mam takie usta i niektórych obywateli to strasznie drażni, jakbym miała je napompowane. Smaruję je szminką, bo strasznie mi pękają. A zazdroszczę tym osobom, którzy piszą różne komentarze o moich ustach. A faktycznie wyglądałam jakby taki ten, kurczę. Ale w lustrze tak nie wyglądałam. No dobra. Zazdroszczę osobom, które mają tyle wolnego czasu, żeby pisać o kimś głupie komentarze. Tak. Choroby ciała. Tak. I teraz... kiedy wiemy, jakie są minusy wyboru tej strategii, zobaczmy, dlaczego takie osoby, pewne osoby wybierają ją, tak? Dlatego, że jest taka osoba, która wybrała strategię nie wychylać się, być niezauważalną, niedostrzeganą. Taka osoba wie, że jeśli ona nie będzie podążała za tą swoją, przepraszam, strategią, to ona coś straci. Tak? Bo ta strategia wybrana przez nią, chowania własnego zdania, chowania własnych emocji, niewyrażanie się na temat swoich emocji, ta osoba ma w tym jakąś ukrytą korzyść, jakieś bezpieczeństwo. Co straci? Bardzo fajne pytanie. Co straci? Jak myślicie? Bardzo bym chciała, żebyście Państwo się zastanowili. To oznaczałoby po prostu, że ja dobrze prowadzę te live'y. Jeśli Państwo zastanowicie się i traficie, i będę super, super szczęśliwa. To znaczy, że potrafię jakoś tak ciekawie opowiadać, a to jest dla mnie ważne. Ja potem powiem, jaką strategię ja mam życiową, jeśli chcecie, Państwo oczywiście. Więc zobaczcie, co traci osoba, która straci siebie, ale ona już straciła siebie,
kiedy wybrała tą strategię, tak, nie ujawnianie się, nie wychylanie się, siedzenie cicho, nie mówienie o swoich emocjach, nie mówienie o tym, co czuję, nie mówienie o tym, co pragnie, o tym, co chciałabym mieć, jakie ma zdanie na jaki temat, tak? Ona w tym momencie już, jakby można powiedzieć, straciła siebie. Swoje życie traci, traci poczucie własnej wartości, wiary w siebie. Ale teraz powiedzmy, zastanówmy się, jeśli taka osoba zrezygnuje z tej strategii i zacznie się aktywniej jakoś ujawniać, to co będzie dla niej, no to będzie dla niej wyjście ze strefy komfortu, tak? Ale w czym to się przejawi? Dlaczego ona nie chce? Jaka jest ukryta korzyść w strategii niewychylania się? Jaka jest ukryta korzyść? Kiedy człowiek nie mówi o tym, co czuje, co myśli i tak dalej, jak on ma w tym korzyść, tak? I jakie korzyści on się pozbędzie, jeśli zrezygnuje z tej strategii? A ona nie czuje się bezpiecznie w tym kokonie, szacunek w oczach innych. Nie. Swoje korzyści z tej strategii. Tak, ale jakie korzyści? Traci poczucie bezpieczeństwa, straci poczucie, że porażki w życiu to nie jej wina. To też. Będzie musiała przygotować się na to, że ludzie będą ją oceniać, tak? Wchodzi w rolę ofiary, wychylając się, naraża się na oceny innych, tak? Brak odpowiedzialności za siebie, nie jest oceniana. Strategia ofiary niewiniątka. Jest nieosądzany, tak. Ale jeszcze raz postarajmy się. Co ja tracę, jeśli ja żyję, nie wychylam się, po prostu nikt mnie nie zauważy, ja siedzę cicho jak szara myszka, nic nie mówię nigdy, nie wyrażam swojego zdania. I co ja będę musiała zrobić, co będzie dla mnie dyskomfortowe, jeśli ja zrezygnuję z tej strategii i zacznę sama dostrzegać swoje emocje, swoje uczucia, swoje myśli, swoje pragnienia, bo taka osoba zabroniła sobie to czuć, tak? Ona widziała jeszcze we wczesnym dzieciństwie, że to jest niepożądane przez osoby, które były dla niej autorytetem. I ona sobie zabroniła. I jaką musi wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Tak, ale troszeczkę inaczej. Jeszcze raz, zobaczcie. Jeśli ja zrezygnuję ze swojej wybranej bezpiecznej strategii na życie, jeśli zacznę nagle dostrzegać siebie, wyrażać siebie, mówić otwarcie, no chociażby do samej siebie, tak? Że mi się to na przykład nie podoba, a tutaj ja czuję to, a przy tej osobie czuję tamto, a w tej pracy może to korzyści, to rola ofiary? Nie, kochanie, to jest wyjście ze strefy komfortu dla takiego kogoś będzie polegało na tym, że dostrzegając swoje emocje, uczucia, myśli, dążenia, pragnienia, taka osoba może zauważyć, że ona pracuje nie w tej pracy, w której chciałaby pracować. Ona żyje nie z tym człowiekiem, z którym chciałaby żyć. Albo w ogóle z nikim nie chciałaby żyć. Ona robi nie to w życiu, czym chciałaby się zajmować. Tak? A dlaczego dojście do takiego wniosku, dlaczego jest stresujące, dlaczego to wiąże się z wyjściem ze strefy komfortu? Życie w zgodzie ze sobą. Będzie musiała zacząć żyć. Dokładnie. Ona będzie musiała zacząć żyć. I to dla niej jest wyjście ze strefy komfortu, dlatego że to, co pani napisała, bardzo ładnie, bardzo mi się podoba, ona będzie musiała zacząć żyć. Ona będzie musiała zmienić to, co jej się nie podoba. W momencie, kiedy ona zacznie dostrzegać, że żyje nie tam, nie z tym, że robi nie to, że czuje nie tak, że myśli nie tak, ona będzie musiała coś z tym zrobić. Będą musiały nastąpić zmiany. A to jest wyjście ze strefy komfortu. I nie każdy tego chce. Tak?
A kiedy ona żyje w tym swoim kokonie, tak, w tej wybranej strategii życiowej, że ja się nie wychylam, ja nie zastanawiam się, ja nie mam własnych myśli, nie mam własnego zdania, ja robię to, co inni powiedzą, ja się nie wychylam, to w tym jest to bezpieczeństwo i ta ukryta korzyść, że ja nie muszę niczego zmieniać. Bo w momencie, jak tylko zdam sobie sprawę, że tak naprawdę ja przeżywam nie swoje życie, że ja mam swoje myśli, że ja mam swoje pragnienia, że ja mam tam jakiś potencjał, to ja będę musiała czy musiał to zrealizować. A to nie każdemu się podoba. Tak, bo to się wiąże ze stresem. Boję się zmian. Tak, dokładnie. Także... Co tu możemy jeszcze powiedzieć? Że zawsze jest jakaś tam ukryta korzyść, tak? I w tej wybranej strategii. I co jeszcze najważniejszego warto zrozumieć, że dopóki człowiek nie zrozumie, że to, jak on żyje, jest jego wyborem, jest jego wybraną kiedyś tam, kiedy miał 2 latka albo 3, strategią, że to nie jest to, że on taki jest, że to jest wybór. I jeśli ten człowiek nie zrozumie, że to jest mój wybór, że tak się zachowuje, czy tak postępuje, że co się przyczyna do tego, że jestem postrzegany jako ofiara, że za mną się nie liczą, tak? Na mnie nie zwracają uwagi, o mnie nie myślą, to czytałam komentarz, straciłam wątek. Jeśli człowiek nie zrozumie, że to jest strategia, on nie będzie mógł zmienić swoje życie, on nie będzie mógł z niej wyjść, on nie będzie mógł zacząć zmieniać swoje postępowanie, tak? Żeby wyjść z tego schematu. To jest tak jak z alkoholizmem, tak? Nie można wyleczyć alkoholizmu, jeśli człowiek, który pije, nie uważa, że z nim jest problem. Jeśli on uważa, że taki jest, ja taki jestem. Ja nie jestem, przy czym każdy alkoholik przy okazji, każdy alkoholik uważa i strasznie się obraża. Co ty pieprzysz, tak? Wypiłem tylko 2 piwa dzisiaj, tak? Albo 4 piwa. Każdy alkoholik powie i strasznie się oburzy, jeśli jemu ktoś powie, że on ma problem. Zazwyczaj alkoholicy tak reagują. Dopóki alkoholik nie zrozumie, że to jest problem, on niczego nie będzie mógł zmienić. Dopóki człowiek nie zrozumie, że to, jak on reaguje i odpowiada na pytania, i to, że on chowa te swoje emocje i żyje nieszczęśliwie, albo jest sfrustrowany, albo żyje w depresji, że to jest jego własny wybór, który zapadł bardzo w wczesnym dzieciństwie, on nie będzie mógł tego zmienić. To jest, mówi pani o mnie, myślę, że taką miałam strategię. Mhm. I to jest... ja powiem potem jeszcze... bardzo dobrze, że pani napisała ten komentarz, że poznała pani swoją strategię. Ja zaraz powiem jeszcze o drugiej strategii i powiem, dlaczego nie ma zmian, kiedy my już wiemy, że to dotyczy nas, że na przykład oglądacie Państwo moje wideo i złapaliście taki insight, tak, o kurczę, to jest o mnie, to teraz wszystko wiem, tak? I dlaczego mimo to, że wiem, zmiany nie następują? Powiem o tym, przypomnijcie mnie, kochani. Tak się cieszę, że jest nowe wideo, pozdrawiam kochaną Panią, ja wszystkich Was muśki pozdrawiam, bardzo kocham. Nieoświadomiona kieruje Twoim życiem wtedy, a ja myślę, że to jest przeznaczenie. Tak. Tak, dokładnie. Nam zawsze się wydaje, że to jest przeznaczenie w pewnych określonych strategiach, tak, które wybieramy. Teraz zobaczmy. To jest jedna strategia. Pierwsza strategia, o którą mówiliśmy teraz, to jest strategia niewychylania się. Dlaczego jest niebezpieczna? Wiemy, że powoduje taką pasywną agresję. Pasywna agresja to są choroby, to już psychosomatyka na dzień dobry się włącza, tak? To jest zazdrość, to jest bardzo przykre uczucie, tak? Kiedy
ty uważasz, że ktoś jest lepszy od ciebie i że ty tego nie potrafisz i tak dalej, tak? Ale to jest też niszczące uczucie, toksyczne, które niszczy samego człowieka, tego, który zazdrości, tak? Więc po prostu warto mieć refleksję na ten cały temat, co, z czego wynika, tak? Dlaczego ja uważam, że ja nie dam rady zrobić coś, co zrobił tam ktoś tam, nie? I teraz druga strategia, o której też chciałam dzisiaj porozmawiać, to jest na odwrót, to jest przeciwieństwo tej strategii. To jest strategia na odwrót, takiego aktywnego ujawniania się, głośnego mówienia, konkretnego mówienia, tak? Bo na przykład dzisiaj czytałam komentarz, czy ja się nie boję, że źle coś ocenię i coś tam, no, czy ja się nie boję w tym sensie, że ja mówię tak konkretnie, tak? Tak zrozumiałam. I na przykład psychologowie tej starszej szkoły zazwyczaj oni mówili zawsze i mówią jeszcze tak bardzo, tak ociekająco, tak, że mi się wydaje, pozwoliłabym sobie powiedzieć, że możliwe, że to wygląda tak, nie? A psychologowie, do których należy ja, którzy mówią konkretnie, że to jest tak, albo to wygląda tak, oni zawsze mają większej, no, procentowo więcej i hejtu, i złych komentarzy, dlatego że kiedy ty mówisz coś stanowczo, że to jest białe, to na pewno to można bardzo podważyć od razu. Podważyć można tylko to, co jest powiedziane konkretnie, w sposób konkretny, nie upływający taki, że pozwólmy sobie zauważyć, że możliwe, że i tak dalej, tak? Zawsze łatwiej jest krytykować coś, co jest powiedziane po prostu wprost, konkretnie, bez tam żadnych falbanek, tak? I tutaj zawsze można to podważyć. Tak jak na przykład podczas ostatniego tego live'u, kiedy ja próbowałam przekazać swoje zdanie, że wszystko w naszym życiu i zwłaszcza negatywne rzeczy są zależne tylko od nas. Mnóstwo osób napisało, że no ale przecież jeśli jest tam trzęsienie ziemi, to od nas nie zależy. Oczywiście, jak coś jest postawione bardzo konkretnie, to zawsze można to podważyć i udowodnić, starać się udowodnić, że autor się myli, tak? No ale nieważne. Tak długo to tłumaczę, też kurczę, to mnie denerwuje w sobie. Jak te nocne nagrania, na których źle wyglądam, a potem myślę, czy nie skasować. Ale ponieważ Państwo zostawiliście dużo fajnych komentarzy, to wczorajsze nagranie zostawiłam i może nawet dzisiejsze też zostawię. Chociaż zawsze sobie myślę, Taniu, wyśpij się, nie możesz nagrywać, kiedy jesteś niewyspana. Jak jestem niewyspana, to zawsze coś tam siedzę, coś tam mówię sobie pod nosem, inaczej wyglądam, coś tam tą kredką. A wiecie Państwo, kurczę, nie, no muszę wrócić do tematu. Chciałam powiedzieć tylko, że jeśli zauważyliście Państwo, zwłaszcza jak jestem zmęczona, ja coś tam ołówkiem zawsze rysuję. Akurat na podstawie takiego rysunku można stwierdzić dużo o człowieku, na przykład czy człowiek jest psychopatą, czy jaki typ osobowości posiada. Także, ale Państwo nie widzicie, co ja tam rysuję. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa. Ale jestem tutaj, mówię sobie, Tatiana, ty nie jesteś tutaj, żeby powalić wszystkich swoją olśniewającą wręcz urodą albo zdumiewającymi zdolnościami lingwistycznymi. Więc spokojnie do tego podejdź i rób to, co robisz. Także bardzo dziękuję za wyrozumiałość i dobre serce. Wracamy do tematu. Przeciwieństwem osób, które wybierają nie wychylać się, są osoby, które zawsze starają się powiedzieć to, o czym myślą, donieść swoją myśl, powiedzieć to konkretnie, powiedzieć to czasami głośno, zwrócić na siebie uwagę, ale w tym sensie, w tym
no może nie wiem, pozytywnym powiedzmy sensie, bo nie mylić z tym zwracaniem na siebie uwagi, które mówią, które robią osoby o zaburzeniu histeroidalnym. Ja właśnie zrobię wideo na ten temat. Histeroid, nie wiem, to chyba się nazywa, zaraz sprawdzę w tym słowniku. Zaraz powiem, co mam na myśli, bo chyba to po polsku inaczej brzmi. Histeroid, tak, jest takie słowo w języku polskim. No w każdym razie, osobowość, jest osobowość o cechach histeroidalnych, nie mylić. I jest osobowość o zaburzeniu, to są różne rzeczy. Zrobimy też takie wideo. Ale to, jak oni na siebie zwracają uwagę, to jest co innego niż zwracanie na siebie uwagę, które robi osobowość o strategii życia takiej wyraźnej, tak? Tak, histrioniczne zaburzenie, tak, dokładnie. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Tak, histrioniczne, tak, dokładnie. I napiszcie przy okazji Państwo, czy zrobimy takie wideo. Dobra, nie czytam teraz komentarzy, bo znowu stracę wątek. Takie osoby oczywiście też kiedyś we wczesnym dzieciństwie wybrali taki sposób przedstawiania siebie jako swoją strategię życiową. Im się też wydaje, że oni tacy po prostu są, że to nie było ich wyborem. To było ich wyborem. I jakie są plusy i minusy takiej strategii życiowej, kiedy człowiek mówi to, co myśli, kiedy walczy o swoje, tego kota ja zaraz zabiję. To pani Tatiana, jeśli człowiek ma pretensje do rodziców, a ma ponad 40 lat, to kim jest taka osobowość? Dobra, to ja później odpowiem, o tym porozmawiam później, bo jeszcze jak daję radę, żeby nie stracić wątku. Jakie plusy i minusy, jak Państwo myślicie, ma człowiek, który wybrał za swoją strategię życiową wyrażanie się, tak? Takiego konkretnego określenia się, wyrażanie się, mówienia to, co myśli, który stara się być usłyszanym, tak? W przeciwieństwie na przykład do tej dziewczyny, co była u mnie na konsultacji, która chciała być niezauważalna, tak? Żeby jej nie słyszeli. Ślicznie pani wygląda. Dziękuję bardzo. Profesjonalna, proszę nie kasować i proszę więcej. Boże, pani ma takie dobre serce, pani Małgosiu. Dziękuję bardzo. Minus. Można dostać po głowie. Ja bym proponowała troszeczkę tak mniej złośliwie pisać, bo jest sporo osób o takiej osobowości, o takiej strategii życia. Przy okazji, to jest moja strategia życia. Już Państwu zdradzę, chciałam to na koniec zostawić. Łatwo popadają w konflikty. Mhm. Poczucie własnej wartości, tak, to jest jako plus, rozumiem, tak? Plus, że nie mają, nie generują w sobie to, co generuje osoba, która nie pozwala sobie ujawniać swoje emocje, uczucia i myśli. I stąd nie ma w nich takiej pasywnej, takiej biernej agresji, tak? Natomiast w tej strategii tak samo są minusy, jak w każdej innej. Po pierwsze, skąd bierze się taka strategia? W bardzo wczesnym dzieciństwie dziecko, z którego wyrasta osoba dorosła o strategii ujawniania się, nie wiem jak to określić właśnie, bycie na widoku, nie wiem jak to nazwać, tak? Otwarcie, może bardziej taka strategia większej otwartości, powiedzmy, tak? Ale wiemy, o co chodzi. Bierze się stąd, że takie dziecko kiedyś prawdopodobnie bardzo potrzebowało uwagi i miłości. I uwaga
dla takiej osoby równa się okazywaniu miłości. I na przykład, kiedy takie dziecko zrobiło coś, przejawiło jakoś siebie i zostało pochwalone, to odebrało to jako miłość, w każdym razie bardzo pozytywne uczucie, i od tamtej pory wybrało to jako strategię swojego życia. I oczywiście podświadomie, dziękuję bardzo Pani Agnieszko, Pani jest kochana, i podświadomie w ten sposób się zachowuje, też myśląc, że no ja taka po prostu jestem. Ja przytoczę Państwu taki przykład i to będzie bardzo, bo ja bardzo dużo miałam refleksji na ten temat. Kiedy ja byłam małą dziewczynką, miałam chyba 4 latka, tak. My byliśmy z rodzicami u naszych rodziców znajomych. I tam były piękne te przebiśniegi. Były inne dzieci i piękne przebiśniegi. Ja uwielbiam te kwiatuszki, Boże, ja się zakochałam. I dzieci opowiadali wierszyki, a ja nie chciałam, bo się wstydziłam. A potem ja zobaczyłam te kwiatki i poprosiłam, czy mogę jednego. I pani powiedziała mi, że Taniu, ty dostaniesz tyle przebiśniegów, ile opowiesz nam wierszyków. I Tatiana stanęła na taburecie i wiersz po wierszu. Ja bardzo dużo wierszy znałam, i Agnię Barto, i tam Ciukowskiego, i ten. W każdym razie ja tam chyba cały ten, tam ich sporo było, tych przebiśniegów, dostałam w nagrody, tak? I jeszcze pamiętam, że jeszcze się targowałam i przypominałam, że a jeszcze ten wierszyk, a pamiętacie, jeszcze ten opowiedziałam wam. I zdziwiłam się, że wszyscy zaczęli się śmiać. Ja mówię, że jeszcze był tamten wierszyk. No i bardzo dobrze. I prawdopodobnie ta sytuacja dała mi do myślenia, dała mi poczuć, że jeśli ja, nie wiem, coś robię dobrego, załóżmy tak, to dostaję uwagę, albo jestem kochana, jestem doceniana. Takie są moje refleksje, tak? I od tamtej pory to jest moją strategią. Jakie są minusy tej strategii? Minusy są takie, że po pierwsze, ja bardzo często, nawet teraz się złapałam na tym, ja mówię bardzo głośno i szybko, kiedy się stresuję. I teraz mi tak bardzo mocno bije serce i ja teraz się stresuję, nie wiem czemu, i mówię bardzo głośno. I nawet córka wielokrotnie mi zwraca uwagę, że mamo, czemu ty się tak drzesz, czemu, czy tam, nie wiem, jedziemy tam, nie wiem, w autobusie albo jedziemy ulicą i kiedy ja opowiadam o rzeczach, które są dla mnie ważne, emocjonujące albo którymi chcę się podzielić, chcę jakoś donieść, ja zauważam, że ja zaczynam podnosić głos tak, jakby nikt mnie nie słyszał. I dla mnie moją strategią życiową jest bycie usłyszaną, w odróżnieniu od tamtej strategii, którą miała moja klientka, tak, żeby jej nie zauważali. U mnie strategia życiowa, żeby mnie usłyszeli, to się bierze stąd, że dostałam zbyt mało uwagi i miłości w dzieciństwie i za każdą cenę chcę, żeby na mnie spojrzeli i usłyszeli. Oczywiście nieświadomie, tak? Jak się to przejawia? Przychodzę z koleżankami do kawiarni tam na Ukrainie, tak? Spotykamy się i ja oczywiście zaczynam opowiadać, jaki ja oglądam program, super, po prostu o tych duchach, o czarnej magii, że dużo w tym jest spójnego z psychologią, że jest dobro i jest zło. I opowiadam. Później mówię, a co u was? A oni siedzą. No słuchaj, no po tym, co opowiedziałaś, to u ciebie życie tętni, tak? I ja wielokrotnie łapię się na tym, że kiedy jest coś, co mnie bardzo pasjonuje, że ja podnoszę głos, mówię szybko, żeby zdążyć, żeby mnie usłyszeli, tak? I no, ja pracuję nad tym oczywiście. Bardzo też wiele razy po prostu mówię sama do siebie, że
Мінусом саме, що це суміння, де пові, що щось похопне. Але супер лайв, ну це у мені 9 вечір, поздравляю Чикаго. Поздравіння. І я велікротні розумію, що для саме мені, мені є задужо. Коли оглядам там, наприклад, це свої лайви, там, або ще щось, мені денервує, коли я старам ще щось підкреслити, єдно й то саму мові, так, щоб донести то, щоб мені услышали, так, я то влапую в себе. І я сама мам себе досить часто, так, що задужує з тебе. Танюш, пристань, уж всі все зрозуміли. Коли я оглядам те своє відео, так, такі дві особи з тих двох стратегій будуть пасувати до себе. Угу. Jedna będzie gadać, druga siedzieć cicho. O Jezu. Także i ja wiem, ja staram się, ja już się nauczyłam, że jeśli druga osoba nie odpowiada na twoją emocjonalną, emocjonującą przemowę tak jak ty, to nie znaczy, że ona ciebie nie zrozumiała. Nie trzeba krzyczeć. Ja mówię do siebie, tak? To nie znaczy, może ona rozumie więcej od ciebie, ale już ma ciebie dosyć po prostu. Uspokój się, to nie znaczy, że jeśli człowiek nie reaguje tak emocjonalnie jak ty, że musisz po prostu powtarzać to 100 razy, tak? Także to jest, to są minusy tego, tej strategii życiowej, tak? Które daje nam bezpieczeństwo i komfort, ponieważ takie osoby myślą, że no muszą, bo nie zdążą, bo ich nie usłyszą, tak? Że potrzebują być usłyszanym. I na przykład, z moim byłym szanownym małżonkiem zadzwonił wczoraj. To nie skarga, absolutnie nie odbieraj tak. To jest po prostu fakt. І він має, коли я розмовляю з ним, я зараз навіть, я зараз слышу, що я глушні мовлю. І коли я розмовляю з ним, то я мовлю глушні і швидше стараюся, щоб він ще не розлончив, так? Для того, що, наприклад, вчора дзвонить і оповідає мені, що у нього. Мовить, що там один працівник виїхав до Москви, бо попіра Путіна і так далі, і так далі. І потім я його вислухаю, хоча ж не все мені інтересує, але вислухаю, чоловіком я там культуральним і так далі, добре вихованим. І потім хоче дійти до слова, він мовить, ну добре, то не мав часу, то наразі тен. І я стараюся так повідати, але на щастя я вже вім, що to nie chodzi o to, że on chce mnie jakoś skrzywdzić, poniżyć, zlekceważyć, tak? Kiedyś, kiedy nie zajmowałam się psychologią, mi się wydawało, Boże, jaki brak szacunku, ja go tyle słuchałam, a on teraz mi chce pokazać, że ja nie mam nic do powiedzenia mądrego, tak? I na szczęście ja wiem, że absolutnie to jakby on taki jest, tak? І є дуже таких різних і стратегій життєвих, і типів особовості. І дуже дуже є непорозумінь між людьми, тільки для того, що не мають підстав по просто психології. І було б супер, якби в школах по просто то викладали, бо ну, направду, є така відза, яка, я не мовлю там якісь там, ну, супер, невідомо, якісь глобальні психологічні відзи, віж, я вже як з колежанками мовлю. Але по просто такі підстави психології, я зараз бачу, що переконую, що повинні бути в школі, бо якби я, наприклад, вілі речі знала, які знам зараз, бо в тим сідзе, я інакше бим реагувала, я бим заощаділа дуже здоров'я собі і іншим особам. І, наприклад, теж були малжонок, byliśmy na takim ważnym spotkaniu i on siedzi i smsuje. Pan do niego mówi, a on smsuje. I też ja się obożałam. Ja teraz nie mówię to, żeby go osądzić, nie? Nie, to jest taka psychika, to jest taki człowiek. On, taki człowiek, tak? To jest wybrana strategia. Ale ta osoba nie chce nikogo poniżyć, tak? Ona, no ja nie będę tam szczegółowo opowiadać, natomiast no nie zawsze to, co dla nas jest dotkliwe, jest spowodowane złą wolą innej osoby, tak? No i włączałam się. Dobra, kochani, to co? To może teraz odpowiem na pytanie. Jezu, godziny już gadam. Nie myślałam, że ten, że tyle wytrzymam. Przerywam
przerywam innym, by być zauważalna. Halo, ja też mam coś do powiedzenia na dany temat. Wysłucham, ale daj mi dojść do słowa. Jak nie, to ja ci przerwę. Плакала и выдлубала очи ляльцы, чтобы на мне не подшила. Я маю с 5 лет выбегла до мамы, которой и не было месяца, замес бычака достала лялькой и казано мне пусть на двор. Плакала и выдлубала очи ляльцы, чтобы на мне не подшила. Ох, мы... Так, как бы себе слышала. То есть важная вещь, о которой пани мови. Dokładnie tak, pani Tatiano. Pani Tatiano, pani z diamentem. Wow! Jak wyjść z pierwszej strategii? Niech pani gada, ile chce. O, to mi się podoba, ale niech pani nie ryzykuje, bo ja się rozgadam. A dlaczego my nie zmieniamy tych strategii, kiedy już wiemy, że je mamy? O, super pytanie. Kiedy my wiemy coś już na swój temat, kiedy trafiliśmy na tą wiedzę, albo na przykład oglądaliśmy Tatianę Mitkową i coś tam po prostu znaleźliśmy w tych odpowiedziach coś o sobie i życie się nie zmienia, tak? Niby już wszystko jest oczywiste i przezroczyste i jasne dla nas, ale nic się nie zmienia. O co chodzi? Dlatego, że kochani, nie wystarczy zrozumieć, tylko trzeba zacząć działać. Ja mówiłam miliony razy na wideo, że nasze połączenia te neuronowe, one powstają i one się zmieniają tylko podczas działania. Nie wystarczy zrozumieć. To, że ja rozumiem na przykład, że powinnam nagrywać wideo na ten temat, ten i ten, że kogoś może zainteresować ten temat, jak powinnam nagrywać, jak powinnam... ubrać to w takie słowa, żeby to było jadalne, żeby to nie było nudne, tak? I żeby to było proste do zrozumienia, tak? Żeby każdy człowiek mógł z tego skorzystać i wziąć coś dla siebie. Jeśli ja wiem, jak to powinno wyglądać i powinnam to robić, to samo się nie zrobi. Jeśli ja nie robię nic, to wideo nie będzie. I tak samo tutaj z tym, to, że my rozumiemy, co nam dolega, ale nic nie robimy z tym, nie pracujemy nad sobą, nie zmieniamy się, nie staramy się dostrzec takie swoje te potknięcia, tak? No nie potknięcie nawet, to nie chcę, żeby to tak zabrzmiało negatywnie, tak? Jeśli my nic z tym nie robimy, to nic się nie zmieni, sama wiedza nie wystarczy, tak? I co jeszcze chciałam powiedzieć, myszki moje kochane? Kochani, w soboty i w niedzielę ja zrobię, teraz informacja dla osób z grupy zamknięte. Sobota, niedziela zrobimy pracę z wewnętrznym dzieckiem i z wewnętrzną kobietą. My już robiliśmy pracę w zamkniętej grupie z wewnętrzną kobietą. Ja celowo dałam ją do archiwum, żeby zrobić to z nową osobą. Tak? To wygląda w ten sposób, że na ekranie jestem ja, jest ta osoba i my pracujemy. Nie wiem, czy ktoś by się zgodził na przykład na YouTube. Myślę, że nie, bo ludzie się krępują. No, ale sobota, niedziela pracy już można się tam napisać na tym w grupie zamkniętej, kto chce, kto się zgłasza, tak? Widzieliście już Państwo, że to nie jest takie straszne. A w piątek ja chciałabym, jeśli ktoś chce, zrobimy to na Instagram, jeżeli ktoś ma problemy z mamą. Jeśli ktoś chce, my możemy zrobić to, co robimy na grupie zamkniętej, czyli jest ta osoba, jestem ja, ja jej zadaję pytanie, ona odpowiada i no, to jest taki rodzaj terapii, tak? Czemu ma służyć? Chcę zrobić temat, jak przyjąć swoją mamę, tak? Jeśli... Nie wiem, jeśli mama krzyczy, jeśli mama depresjonuje, jeśli z mamą no, nie da się dogadać, jeśli przez mamę płacze, jeśli ten, to ja chcę zrobić taką pracę, tak jak mówię, na YouTube. Nie wiem jeszcze o której godzinie, tak? Nie pamiętam, kiedy tam mam konsultację. I musi się zgłosić ktoś na ochotnika. Jak można dostać się do grupy zamkniętej? To jest moje ulubione pytanie. Ja napiszę zasady dostania się do grupy zamkniętej, dobra?
Ja też chcę dołączyć. Kochanie, nie ma problemu. Powiem wprost. Mam chłopaka, pieska do adopcji, który jest teraz u mnie w Krakowie w mieszkaniu. Jest po przejściach, jest przekochany, ma na imię Gapik. Jak ktoś znajdzie mi rodziny dla niego, on by się nadawał do mieszkania na wsi, gdzieś tam, nie wiem, w Zakopanem czy gdzieś, po prostu lubi dużo biegać, jest przekochany, kocha dzieci i jest takim obrońcą. On tak szczeka, że ten. Także jeśli mi ktoś w tym pomoże, znajdzie rodziny dla Gapa, to grupa zamknięta, wszystkie moje po prostu służy pomocą. Dla mnie to jest po prostu, jeśli kiedy o coś prosisz, to musisz najpierw dać coś w zamian. Tak, taka jest zasada życia. Co ja mogę chcieć najbardziej? No, pomóc w adopcji zwierzaków. Ja z moją matką zerwałam kontakt i tak mi jest lepiej. I okej. I to jest też dobra decyzja. Robić to trzeba to, co daje nam komfort. Proszę się nie zmuszać do robienia rzeczy, które nie są spójne z naszym stanem psychicznym. Tak? I nie mieć z tego powodu wyrzutów sumienia. No, ale o tym porozmawiamy na tym. Ja chcę spróbować donieść myśl o tym, jak przyjąć to, tak, że mama jest taka tam czy taka, jak nie cierpieć z tego powodu i co, no w każdym razie to będzie na Instie. A nie działa to na zasadzie, że wykupi się sesję u pani, nie. A co to za piesek, jaka rasa? To jest piesek wielorasowy, jest duży, no taki. Jeśli mi się teraz uda, to ja go tutaj przyprowadzę. To na tym kanale śpiewanie disco polo, pop, przeróżne piosenki, pieśni. O Boże. No, muszę mieć moderatora chyba. A co to za piesek, jaka rasa? Już przyprowadzę. Jeśli nie śpi. Gapik? Gapuś? No nie przyjdzie, bo się boi. On jest po takich różnych przejściach, po nim nic nie widać, bo już dosyć dawno jest u mnie. Tutaj przyszedł, chodź tu. Rex, zobacz. Pokaż się, przywitaj się. Rex, przywitaj się, chodź. To jest Rex, on ma 8 lat i to jest mój pies. Agapik jest podobny, tylko młodszy, ma 1,5 roku. Dobra, kociki, ja już jestem tak zmęczona, naprawdę. Idę się wyspać. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za dobre serce, za dobre chęci, za wyrozumiałość. Tak, Riksiucha. I do zobaczenia wkrótce. Stawcie lajki, jeśli chcecie nowych wideo. Jeśli nie chcecie, to nie stawiajcie. Tak. Nie, dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim. Chodź tu, pokaż się. On się też wstydzi. Maniuńka moja. No, kochamy Was, dziękuję bardzo. Jak chcemy wideo, to stawiamy lajki. Jak ostatnio weszłam na YouTube i patrzę, że mam 1000 lajków, wow! To od razu mnie tak strasznie zachęciło do pracy. A tam siedzi kot. Buziaczki. Dobranoc wszystkim, myszki kochane. Kocham Was, pa!